Jeden z najfajniejszych tytułów na wyłączność dla konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 po blisko 4 latach oczekiwania wylądował wreszcie na PC-tach, a tym samym na różnych takich przenośnych urządzeniach pokroju Steam Decka. Nie obyło się bez pewnych kontrowersji, takich jak chociażby to, że nie można tej gry kupić w blisko 180 krajach, gdzie nie można legalnie założyć konta PlayStation Network, ale generalnie jest to świetny port i warto było na niego czekać. W niniejszym filmie opowiem Wam trochę o samej grze. To będzie dla tych, którzy jej nie znają, bo na przykład nigdy nie interesowali się grami konsolowymi. Jednak głównie tutaj będę się skupiać na wrażeniach ogrywania jej na Steam Decku, optymalizacji na takim słabszym trochę sprzęcie. Wyjaśnię Wam też, dlaczego chociaż gra działa na deku naprawdę fantastycznie, to Valve wystawiło jej status niewspierana. Opowiem Wam także, jakie mam ustawienia graficzne, żeby uzyskać stałe ponad 40 klatek, a właściwie tutaj oscyluje między 45 a 50 nawet u mnie często. Rozgrywka, którą dla Was nagrałem, pochodzi z pierwszych kilku godzin gry i robiąc ten materiał skupiałem się głównie na technikaliach. Jeśli chodzi o ocenę Ghost of Tsushima jako całości, no to moje wrażenia będę opierał na tym, że już wcześniej ogrywałem tę grę na PS4 i PS5, gdzie mi bardzo przypadła do gustu, a ponieważ jest to 1:1 port z konsoli, no to myślę, że mam prawo się wypowiadać także na temat wersji PC-towej, jeśli chodzi o gameplay. Same nagrania pochodzą bezpośrednio ze Steam Decka, z plugina Decky Recorder i on zużywa trochę mocy obliczeniowej urządzenia, więc do widocznej w lewym górnym rogu na ekranie liczby klatek możecie sobie doliczyć ze 2 lub 3 klatki. Jeśli na swoich Steam Deckach tego nie używacie, no to po prostu będziecie mieli jeszcze bardziej płynną rozgrywkę. Ja tego użyłem, ponieważ łatwiej jest przygotowywać materiały na YouTube'a. Co prawda obraz jest tutaj w natywnej rozdzielczości Steam Decka, czyli 800 w pionie, a to rozciągnięte do Full HD powoduje lekki blur, lekkie rozmazanie tego, no ale taki urok nagrywania recenzji, prawda, z konsoli przenośnej, czy też przenośnego komputera do gier w formie konsoli. Ghost of Tsushima debiutowało na PS4 i na PS4 Pro w lipcu 2020 roku, prawda, w środku pandemii. Rok później, w sierpniu 2021, wyszło w wersji Director's Cut na PS5. Ta gra na PS4 wyciskała wszystko z tej konsoli. To była, moim zdaniem, do dziś jest najładniejsza gra dostępna na tej platformie, ale nie tylko wizualiami się broni. Zacznijmy więc od tego, czym jest Ghost of Tsushima. Jest to gra, którą można by określić jako sandbox akcji z elementami RPGa, stworzony przez studio Sucker Punch. To są ludzie, którzy byli wcześniej znani z serii chociażby Infamous. Rzecz się dzieje w XIII wieku, dokładnie w roku 1274, kiedy to na kontynencie azjatyckim niemalże niepodzielnie rządziło Imperium Mongolskie. No i ostała się właśnie Japonia, która dzięki temu, że była położona na wyspach, no to nie było jej tak łatwo najechać. Kluczowe dla Mongołów, dla Kana Kubilaja, było zajęcie wyspy Tsushima, mieszczącej się dokładnie po środku Cieśniny Koreańskiej, ponieważ ta wyspa stanowiłaby idealny punkt wypadowy dla dalszej inwazji na tereny Japończyków. Lokalni samurajowie zostają rozbici w bitwie pod Komodą. Jednym z nich jest główny bohater gry, Jin Sakai, któremu cudem udaje się przetrwać tę nieudaną bitwę. Ratuje go lokalna złodziejka, wywodząca się z chłopstwa. Jin jest oczywiście szlachcicem, zresztą po śmierci rodziców wychowywany był przez władcę Tsushimy, który to zostaje po bitwie porwany i żeby go uratować, żeby przede wszystkim odbić swoją ojczyznę, Jin musi tutaj porzucić kodeks Bushido, czyli kodeks samurajski, który zabrania na przykład podstępu, zabrania skrytobójstwa. Tutaj układ sił jest zdecydowanie nieuczciwy, zresztą Mongołowie nie walczą w sposób uczciwy, także Jin przechodzi taką wewnętrzną przemianę i staje się tym tytułowym duchem Tsushimy, czyli na poły mityczną postacią, która gdzieś tam się skrada w cieniu, terroryzuje Mongołów, ale jednocześnie podnosi na duchu lokalną społeczność, która w końcu dojrzewa do tego, żeby odbić swoją ojczyznę z rąk najeźdźcy. Gra opowiada historię fikcyjnej postaci, ale jednocześnie
opartą o prawdziwe fakty historyczne. Jest to gra zrobiona z bardzo dużą dbałością o detale i nie tylko chodzi tutaj o oprawę graficzną, ale też takie rzeczy jak architektura, jak ubiór tych postaci, czy nawet to, jakiego używają pisma, ponieważ wtedy krój znaków kanji różnił się trochę od tego, co znamy w Japonii dzisiaj. Za to wszystko twórcy gry zostali zresztą uhonorowani przez administrację wyspy Tsushima, która dzisiaj ma dużo więcej turystów niż przed premierą gry. Nie był to raczej wcześniej popularny kierunek turystyczny. Sama, prawda, wyspa jest już blisko Korei, dosyć położona i nie było tam aż tylu różnych zabytków, ale no, gra przyczyniła się bardzo, bardzo do popularyzacji tego miejsca i to świadczy, to jest jedna z rzeczy, które pokazują, jak duży sukces Ghost of Tsushima odniósł i tym bardziej dobrze, że dostępny jest także na PC-tach i możemy się tą grą wszyscy cieszyć. Co jeszcze w tej grze jest dobre? Na pewno fenomenalne choreografie walki. Tutaj analizowano różne klasyczne filmy samurajskie, ale też konsultowano się z mistrzami szermierki. I tutaj to widać. Jest też mnóstwo takich smaczków, różnych animacji, których nie musiałoby być, a są. I jeszcze wykonujemy je samodzielnie. Czyli na przykład to, że mamy po prostu osobny gest, przycisk do kłaniania się, czy do oczyszczania ostrza z krwi poprzez takie charakterystyczne strzepnięcie. Jeśli chodzi o rozgrywkę, Ghost of Tsushima jest to sandbox z wyraźnie zaznaczonym wątkiem głównym, którego poszczególne rozdziały czy też questy można realizować w dowolnej kolejności. Tam zazwyczaj jest po prostu kilka takich pomniejszych historii, które możemy sobie wykonać, żeby popchnąć gdzieś ten główny quest do przodu. Trochę jak w Wiedźminie to jest zrobione. Ponadto jest tutaj bardzo wiele takich pobocznych, mniejszych questów, historii. Najczęściej musimy kogoś uratować, coś u Mongołom zniszczyć, prawda, odbić jakąś miejscowość. Są też różne historie związane z mitologią tejże wyspy, no ale tutaj nie chcę spoilerować za bardzo. Bardzo fajne to wszystko jest. Nie czuć, że tu są takie jakieś zapychacze, jakieś takie punkty, prawda, na mapie, znaki zapytania, które trzeba odhaczyć. Zresztą ich nie ma, dopóki nie, po prostu nie trafimy bezpośrednio w czasie eksploracji na coś, to na tej mapie za bardzo żadnych znaczników po prostu nie ma. Raczej jest znacznik, który nas prowadzi z głównym questem. Są też tutaj poukrywane różne, powiedzmy, znajdźki, między innymi takie lisie kapliczki, do których lis nas prowadzi. Tam możemy znaleźć talizmany trochę wzmacniające naszą postać. Są też miejsca, gdzie możemy sobie podziwiać krajobraz, układając haiku, czyli taką japońską charakterystyczną krótką poezję. Są gorące źródła, które służą do wzmacniania naszej postaci, podnoszenia jej maksymalnych punktów życia. Są miejsca, gdzie poukrywane są przedmioty kosmetyczne, tych jest bardzo dużo. Są bambusowe stojaki z minigrą dotyczącą przecinania mieczem tychże bambusów i to służy z kolei do podnoszenia tak zwanej siły ducha. To jest taki zasób, który używamy do leczenia i ataków specjalnych. Ghost of Tsushima wyróżnia się także chyba jednym z najbardziej minimalistycznych interfejsów w tego typu grach na rynku. To znaczy nie ma tutaj żadnej minimapy, na której byłyby znaczniki. Nie ma, prawda, strzałek czy jakichś świateł pulsujących gdzieś w oddali na ekranie. Gracza prowadzi tutaj wiatr, dosłownie. Mamy za pomocą przycisku możliwość wzmocnienia podmuchu wiatru, zresztą ten wiatr gdzieś tam ciągle jest widoczny, czy w postaci takich linii, które gdzieś tam przebiegają, czy po prostu możemy zobaczyć to po tym, w którym kierunku ugina się roślinność. Niesamowicie to wygląda, jest to silne nawiązanie do japońskiej sztuki. Tutaj natura jest jednym z głównych bohaterów tejże gry. Sam Jin wierzy natomiast, że to jego zmarły ojciec pomaga mu z zaświatów ratować ojczyznę, właśnie kierując go tym wiatrem. Kolejnym ważnym elementem fantastycznym w Ghost of Tsushima jest system walki z wieloma przeciwnikami naraz. Oni nie czekają, tak jak chociażby w Assassin's Creedach, gdzie jest niby grupa wrogów, ale tylko pojedynczo podchodzą. Tutaj potrafią atakować wszyscy naraz, więc musimy szybko odchylać gałkę w danym kierunku. Mamy tam ataki lekkie, ataki ciężkie, które potrafią rozbijać gardę. Mamy system oczywiście blokowania i takiego parowania w ostatniej chwili perfekcyjnych bloków, plus różne postawy służące do walki z przeciwnikami,
którzy używają różnych rodzajów broni, czyli na przykład do walki z włócznikami jest rekomendowana inna trochę forma walki mieczem samurajskim, no ale to jest tylko, prawda, walka w zwarciu, a są też różne gadżety do walki na odległość, przede wszystkim łuki, ale także takie typowe gadżety shinobi, czyli bomby dymne, noże do rzucania, czy dzwonki, które odwracają uwagę przeciwników. Możemy się skradać, możemy używać linki z hakiem, zeskakując z dachów. Używa się tutaj skrytobójstwa. Początkowo Jinowi nie przychodzi to łatwo, jest to dla niego swoista trauma, no ale musi porzucić ten kodeks samuraja, żeby walczyć z wrogami, którzy są dzicy, którzy są bezwzględni, nie szanują zasad. Na dzień dobry, jak się zaczyna zresztą ta bitwa pod komodą, to podpalają żywcem najlepszego lokalnego szermierza, który wyzywa na honorowy pojedynek najsilniejszego przeciwnika Mongołów. Oni go po prostu podpalają, nie bawią się w honorową walkę i Jin też w końcu postanawia, że nie będzie się w nią bawić. Cel uświęca środki, a najważniejsze jest ochrona ojczyzny. Oprawa graficzna, jak już wspominałem, no była to najładniejsza gra na PS4. Teraz wygląda jeszcze lepiej na PC-tach niż nawet na PS5 i wygląda bardzo dobrze na Steam Decku. Porównywalnie bym powiedział do tego, co było na PS4, a przez to, że jest mały ekran, to może nawet i lepiej, szczerze mówiąc, niż na PS4. Gra ma polski dubbing, ale można także grać po japońsku czy angielsku, a dla fanów kina Akiry Kurosawy jest tak zwany tryb Kurosawy z czarno-białym obrazem, charakterystycznymi zniekształceniami obrazu i dźwięku. No, dla mnie to jest to raczej taka ciekawostka, bo grałem z kolorem, aż szkoda jest po prostu rezygnować z tego, jak pięknie ten świat wygląda. Gra jest bardzo dobrze zoptymalizowana. Posiadacze PC-ów ją chwalą, można to zobaczyć czy na YouTubie, czy w recenzjach, czy w komentarzach po prostu w internecie. Ja jako posiadacz Steam Decka mogę powiedzieć, że nawet właśnie na tym urządzeniu wszystko chodzi płynnie. Na ustawieniach właściwie domyślnych, jak włączamy tę grę i nic nie grzebiemy, to ona ma mniej więcej między 30 a 40 klatek i nie spada za bardzo nigdy poniżej tych 30. Właściwie tylko w pierwszym filmie, nie wiem dlaczego, może się jeszcze jakieś shadery kompilowały, miałem w pewnym momencie 25, ale w czasie rozgrywki poniżej 30 nie spadało. Niemniej jednak jak się odrobinkę tymi ustawieniami pobawi, bo moim zdaniem można je troszeczkę bardziej zoptymalizować, no to spokojnie uzyskałem tutaj około 45 klatek cały czas i wtedy jest zarówno płynnie, jak i ładnie. Zwłaszcza na Steam Decku OLEDzie fantastycznie to wygląda. Ta gra nie jest nachalna w podświetlaniu elementów otoczenia. Noce są tutaj dosyć ciemne i te źródła światła, typu jakieś ogniska, pochodnie, wszystko tutaj piękne, rzuca cienie i no, najlepiej grać to po prostu z HDR-ami włączonymi, moim zdaniem. O napracowaniu autorów portu można też powiedzieć przez to, że dostosowali tutaj bardzo dobrze sterowanie. Oczywiście możemy grać za pomocą padów od PlayStation, ale to było raczej łatwo zrobić. Ważniejsze jest to, że dla Steam Decka przygotowali bardzo rozbudowaną konfigurację sterowania. Gra wykorzystuje nawet panele dotykowe, których używamy podobnie jak panelu dotykowego w padziach DualShock 4 i DualSense, czyli na przykład możemy sobie wykonywać te dodatkowe gesty typu strzepywanie krwi, wyciąganie miecza, kłanianie się, czy granie na flecie, który służy swoją drogą do zmieniania warunków pogodowych. Tak, ta gra ma pewną szczyptę elementów fantastycznych, ale bardziej na takiej zasadzie mitologicznej. Nie wiemy, czy na przykład do końca nasz bohater sobie tych pewnych rzeczy troszeczkę nie wyobraża. To jest raczej taka realistyczna gra, jeśli chodzi powiedzmy o realia, nie ma tutaj żadnego latania na smoków, na smokach, prawda, ciskania błyskawicami, cokolwiek w tym stylu, nie zabijamy goblinów czy innych potworów, kappa, oni, są tutaj po prostu ludzie, ci Mongołowie są tutaj największymi potworami, ale też są oczywiście lokalni bandyci, roninowie, którzy porzucili jakąkolwiek lojalność komukolwiek, i są takie bandy też samurajów, które się kręcą i szukają guza. Mamy tutaj pojedynki w stylu filmów Kurosawy, takie no, w stylu westernu, gdzie po prostu jeden na jeden możemy kogoś sieknąć, trzeba w odpowiednim momencie puścić przycisk, żeby wyciągnąć miecz i potem płynnie przechodzimy do już tej walki grupowej z wieloma wrogami naraz.
Teraz postaram się Wam pokrótce opowiedzieć o swoich ustawieniach graficznych w Ghost of Tsushima i jak uzyskałem 45 klatek. Zacznijmy od tego, że przestawiłem sobie tryb okna na pełny ekran. Dzięki temu lepiej możemy tutaj manipulować tematami związanymi z częstotliwością odświeżania na Steam Decku, bo jak wiemy, na Steam Decku możemy sobie to zmienić. Jeszcze co tutaj zmieniłem, to przestawiłem dynamiczne skalowanie rozdzielczości na wyłączone i w AMD FSR 3.0 wtedy można sobie przestawić na tryb zrównoważony na przykład i wygląda wtedy i działa płynniej niż w tym domyślnym ze zmienną rozdzielczością. Gotowe ustawienia zaczynają się od średnich, ale jak pozmieniamy, to się robią własne oczywiście. Podkręciłem jakość tekstur ze średnich na wysokie. To nie obciąża Steam Decka, bardzo polepsza obraz. Filtrowanie anizotropowe z dwukrotnego na czterokrotne. Jakość cieni zostawiłem średnie, to jest domyślnie na średnich. Można przestawić sobie na niskie, wtedy nie ma mniej cieni, one są po prostu troszeczkę bardziej rozmazane. Wtedy mamy jeszcze więcej klatek, ale zauważyłem, że spokojnie te 40 kilka można ze średnimi uzyskać. Tak zostawiłem, wolę ostrzejsze cienie, ale jak już mówiłem, nawet na najmniejszym, nawet na niskim wygląda naprawdę ten światłocień bardzo, bardzo dobrze. Nie ma tutaj takich sytuacji, że jak są po prostu cienie ustawione na nisko, to ich nie ma, prawda? Tak jak w niektórych grach bywa. Poziom szczegółów natomiast, który domyślnie jest ustawiony na średnim, można sobie spokojnie przestawić na niższy. To brzmi tak dosyć poważnie, poziom szczegółów, ale tutaj chodzi po prostu o to, w jak dużej odległości widzimy obiekty ze zwiększoną liczbą wielokątów. Na ekranie Steam Decka, tego co jest gdzieś tam daleko, i tak za bardzo nie widzimy, bo jest wszystko małe, więc spokojnie można sobie przestawić na niższy i wtedy sobie to śmiga jeszcze szybciej. Pozostałe rzeczy zostawiłem tak, jak są domyślnie, czyli wszystko jest tutaj prawie na średnio, poza odbiciami przestrzeni ekranu i cieniami w obszarze wyświetlania. Skoro opowiedziałem już o ustawieniach graficznych, no to właściwie na koniec pozostaje zadać sobie pytanie, dlaczego ta gra nie ma statusu zweryfikowana, skoro tak dobrze działa na Steam Decku, no i jednocześnie jakie są jej wady tego pecetowego portu. Z perspektywy użytkownika Steam Decka będę mówił w tym wypadku. Otóż do zagrania w trybie multiplayer gra wymaga utworzenia lub połączenia konta PlayStation Network i korzystania z, no niestety, dość agresywnego DRM-a, który nie działa pod Linuxem. I dlatego jeśli gramy na Linuxie lub też na Steam Decku, który właśnie ma system oparty o Linuxa, no to to doświadczenie jest odrobinę wybrakowane i dlatego Valve nie dało, prawda, statusu Verified, no ponieważ nie możemy wejść do multiplayera. Na Windowsie to działa, działa to ok, jest crossplay między wersją konsolową a PC-tową. Trzeba mieć to na uwadze, że na Steam Decku w multiplayer sobie nie pogramy, chyba że zainstalujemy na Steam Decku Windowsa, co też się oczywiście da. W tym wypadku posiadacze Asusa, prawda, ROG Ally, czy Lenovo Legion Go, czy chociażby tych GPD Winów różnych, na Windowsowych tych handheld konsol PC-tów będą sobie mogli w multiplayer zagrać, no ale też multiplayer nie był nigdy najważniejszą moim zdaniem częścią Ghost of Tsushima, jest przyjemnym dodatkiem, ale istotniejsze jest to doświadczenie singlowe. Warto też tu dodać, że ta gra zawiera także dodatek, duży dodatek dla pojedynczego gracza, który w tej wersji Director's Cut też się na PS5 pojawił. Decyzja o wymogu utworzenia lub połączenia konta PlayStation Network z tą grą nie była decyzją autorów portu tejże gry. Zresztą widać, że oni bardzo się do tego portu przyłożyli i tu są takie smaczki, nawet jak to, że jak wchodzimy w ustawienia sterowania na Steam Decku w grze, no to pojawia się grafika po prostu Steam Decka, czyli ktoś o tym pomyślał, nie przepisał, tylko prawda, gdzieś tam ustawień pada. Czuć, że jest to do Steam Decka dopasowane i ja to po prostu lubię. Od razu dla mnie to są dodatkowe punkty, jeśli widzę, że ktoś grę pod Steam Decka przetestował, nie trzeba robić żadnych kombinacji z uruchamianiem, wszystko pięknie działa i jest to właśnie taki paradoks z tym, że jedna z lepiej działających i wyglądających gier na Steam Decku w tym momencie nie ma statusu zweryfikowana.
Ja bym pewnie wolał, żeby ten tryb multiplayer w ogóle był dostępny, może jako osobny launcher, jakoś coś innego i wtedy sobie mogłyby być dwie po prostu pozycje na Steamie dla Ghost of Tsushima i ta właściwa gra mogłaby mieć ten status verified, bo są, myślę, użytkownicy, którzy niestety pominą ten tytuł przez to, a jako singlowe doświadczenie jest to piękna, naprawdę fenomenalna rzecz. Ja z przyjemnością przejdę tę grę po raz kolejny na Steam Decku właśnie, zwłaszcza, że na OLEDzie, jak już wspominałem, wygląda to bardzo, bardzo dobrze, a na mocniejszych urządzeniach no, będzie chodzić jeszcze płynnie, więc jeśli używacie chociażby wspomnianego już Asusa ROG Ally, no to pewnie będziecie mogli sobie te ustawienia graficzne troszeczkę jeszcze podkręcić. Oczywiście o komputerach stacjonarnych nie wspominam, bo już widać, są filmy na YouTubie, jak wygląda Ghost of Tsushima na PC-cie na wypasie, a też i społeczność zaczyna robić pierwsze drobne mody, które jeszcze bardziej podkręcają tę grafikę, więc no jest na co popatrzeć, powiedziałbym. Oby więcej takich portów, zresztą powstaje też Ghost of Tsushima 2, mam nadzieję, że będzie równie dobry co jedynka, albo nawet jeszcze lepszy, bo to jest jedna z najfajniejszych gier samurajskich i świetnie było do niej wrócić. Słuchajcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego portu, to postaram się Wam odpowiedzieć w komentarzach. Jak już wspominałem, w komentarzach też zamieściłem ustawienia swoje graficzne po polsku i po angielsku, żebyście mieli, powiedzmy, taką płynność jak u mnie. No i to tyle chyba by było. Ja wracam do świata Gina, do Tsushima. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli podobał się Wam film, zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie komentarz czy łapkę w górę. Chętnie podyskutuję z Wami o może jeszcze innych grach samurajskich, które mógłbym pokazać tutaj na kanale, bo jest to jeden z tematów, które bardzo lubię. W każdym razie dzięki, że tu jesteście, dzięki, że dotrwaliście do końca i postaram się też troszkę częściej teraz nagrywać. Jeszcze muszę sobie wyrobić jakąś, powiedzmy, jakiś złoty środek między montażem, który pokazuje faktycznie to, o czym mówię, powiedzmy między częstotliwością tych filmów, jakimiś przebitkami, bajerami, bo chcę to robić technicznie jeszcze lepiej, a jednocześnie nie mam na to aż tyle czasu, ale też chcę to robić w miarę regularnie, bo to też jest istotne. Ten film jest zresztą już tak dostatecznie długi, więc to jest, powiedzmy, temat na inne nagrania. Wam bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, cześć.